Zajmiemy się teraz rozkładaniem na czynniki wyrażeń pewnego szczególnego typu. Ten szczególny typ to są wyrażenia typu różnica kwadratów. No, na przykład takie wyrażenie x kwadrat odjąć 9 to jest przykład różnicy kwadratów. Dlaczego ja na to mówię, że to jest różnica kwadratów? Otóż, jak się dobrze tutaj przypatrzymy, to mamy tutaj różnicę kwadratów pewnych wielkości, bo można to zapisać w takiej postaci, że mamy tutaj x do kwadratu. Odjąć, a tutaj co jest podniesione do kwadratu? No tutaj do kwadratu jest podniesiona trójka, odjąć 3 do kwadratu. Czyli rzeczywiście to wyrażenie jest różnicą kwadratów. To jest x kwadrat odjąć 3 do kwadratu. No i jak za chwilę się przekonamy, takie wyrażenia można łatwo zapisać jako iloczyn dwóch czynników, rozłożyć na iloczyn dwóch czynników. No i żeby sobie zobaczyć, jak to można zrobić, to wykonamy tutaj pewien pomocniczy rachunek. Na razie odłożymy ten przykład i zrobimy sobie, sobie taki pomocniczy rachunek, gdzie przy okazji przećwiczymy mnożenie przez siebie dwumianów. Powiedzmy, że mam takie wyrażenie. x dodać a, i to chcę pomnożyć przez x odjąć a. No to żeby to pomnożyć, to tutaj musimy skorzystać z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Czyli na przykład całe to wyrażenie, które tutaj mam, pomnożę najpierw przez x. A potem pomnożę przez minus a. No to pomnóżmy to najpierw przez, przez x. Całe to wyrażenie po lewej stronie. No to x razy x, no to będzie x kwadrat. Dodać a razy x. Dodać a razy x. No a to jest jakaś dowolna liczba. Tutaj na przykład w tym wypadku to było 3. Teraz mnożymy to przez, przez minus a. Przez minus a będziemy mnożyć to wyrażenie w nawiasie po lewej stronie. Czyli mamy minus a razy x, no to piszę minus a razy x i minus a razy a to będzie odjąć a do kwadratu. No i widzimy tutaj, że te dwa składniki tutaj się zredukują, bo mają przeciwny znak. Czyli ostatecznie dostajemy wyrażenie, że to jest x do kwadratu odjąć a do kwadratu. No, i widzimy, że zaczęliśmy od takiego iloczynu, takich dwóch dwumianów. Więc możemy napisać, że to się równa, właśnie, że to jest równe temu iloczynowi tych dwóch dwumianów. I tutaj najpierw jest suma tych składników, potem jest ich różnica. Czyli tutaj mamy najpierw x dodać a, potem x odjąć a. Czyli widać, że takie wyrażenie, które jest różnicą kwadratów, możemy zapisać jako iloczyn dwóch czynników x dodać a razy x odjąć a. No więc, jeżeli teraz wrócimy do tego naszego przykładu, od którego tutaj zaczęliśmy, to widać, że możemy go właśnie w ten sposób rozłożyć na czynniki. Możemy napisać, że to jest równe iloczynowi takich dwóch czynników, gdzie najpierw będziemy mieli sumę, a potem różnicę. Albo na odwrót moglibyśmy mieć najpierw różnicę, a potem sumę. W naszym wypadku tutaj mamy x, no i w tym wypadku a jest równe po prostu 3. To jest ta liczba, która podniesiona do kwadratu daje 9. Czyli tutaj będzie x dodać 3, a tutaj mamy x odjąć 3. Korzystając z tej ogólnej reguły, którą tutaj sobie wyprowadziliśmy, mogliśmy rozłożyć na czynniki to wyrażenie. x kwadrat odjąć 9 to jest x plus 3 razy x minus 3. No i możemy zrobić więcej takich przykładów. Powiedzmy, że mamy teraz takie wyrażenie y do kwadratu odjąć 25. Specjalnie wziąłem inną literkę, żebyśmy wiedzieli, że nie musimy się przyzwyczaić do jakiejś konkretnej literki. To nie musi być x, to może być y. No i w tym wypadku, co tutaj mamy podniesione do kwadratu? Tutaj mamy y podniesione do kwadratu, a tutaj mamy 5 podniesione do kwadratu. Czyli to będzie y dodać 5, ta liczba, która podniesiona do kwadratu daje 5, razy y odjąć 5, korzystając z tej naszej ogólnej reguły. No możemy zrobić jeszcze jakiś inny przykład. Wcale. Zmienna, nie wiadomo, nie musi być na początku. Możemy wziąć na przykład 121 odjąć b do kwadratu. I jak to rozłożyć na czynniki? No, 121 to jest kwadrat. To jest kwadrat liczby 11. To jest 11 do kwadratu. Czyli możemy to rozłożyć w ten sposób. Że tutaj mamy 11 dodać b, pomnożone przez 11 odjąć b. W naszym wypadku tutaj 121 było zamiast x kwadrat, czyli x to jest 11 w tym wypadku. No a zamiast a mieliśmy b. Czyli widzimy, że ilekroć mamy do czynienia z różnicą dwóch wielkości, które są kwadratami czegoś, czy kwadratami jakiejś zmiennej, czy kwadratami jakiejś liczby, to możemy tę różnicę kwadratu zapisać w takiej postaci. No i trzeba uważać, bo często popełniany błąd polega na tym, że tutaj na przykład ktoś ma to wyrażenie i pamięta, że jakoś coś się rozkłada i tutaj pisze na przykład właśnie, że to jest y kwadrat Dodać 25, a tu mamy y kwadrat od 25. To nie jest tak. Tutaj ta różnica kwadratów to jest iloczyn sumy i różnicy tych wielkości, które tutaj są podnoszone do kwadratu. Czyli tu, jak tu mamy y, kwadrat, to tutaj mamy y. Jak tutaj mamy 25, to tutaj mamy 5, dlatego że 5 do kwadratu to jest 25.